Wszystkie zawodniczki Jokera Mekroświecie oraz działacze, sympatycy i kibice siatkówki spotkali się po raz ostatni przed wakacyjną przerwą, by podsumować miniony sezon, a więc okres bardzo udany. Przypomnijmy bowiem, że niewiele brakowało, a reprezentacja Jokera awansowałaby do pierwszej ligi. Na pewno można powiedzieć, że był udany, bo chyba to w 8-letniej historii chyba najbardziej udany sezon. Może brakowało takich sukcesów jak medale, na przykład kiedyś w mini siatkówce Mistrzostwo Polski, czy czwarte miejsce w młodziczkach w finałach Mistrzostw Polski, ale za to w każdej kategorii wiekowej dotarliśmy do szczebla centralnego, zdobywaliśmy tytuły, no może po kolei powiem. W mini siatkówce Mistrzostwo Województwa w czwórkach i awans do finałów Mistrzostw Polski do Zabrza. W młodziczkach trzecie miejsce, w województwie brązowy medal i awans do 1/8. W kadetkach srebrny medal w Mistrzostwach Województwa i udział aż do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski dziewczęta dotarły. W juniorkach podobnie. Srebrny medal wicemistrzostwa województwa, pierwszy raz w historii klubu i ćwierćfinał Mistrzostw Polski. No już nie wspomnę, powszechnie wszyscy wiedzą, seniorki, no zwycięstwo w drugiej lidze i udział w turnieju o awans do pierwszej ligi, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. No właśnie, tutaj seniorki odniosły bardzo wielki sukces. Można powiedzieć, że zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Następny sezon z pewnością też będą jakieś cele o awans. Proszę powiedzieć, czy w tym przypadku będą potrzebne jakieś wzmocnienia w zespole? Znaczy właśnie trochę jest inaczej, to znaczy u nas nie było w tym sezonie i nie będzie w przyszłym takiego zadania pod tytułem awans, celu. Po prostu, żeby takie zadania sobie stawiać, to trzeba zacząć od budżetu, z określonej wielkości budżet mieć i wtedy zbudować określony zespół, któremu takie zadanie możemy postawić. My jak zwykle w tym roku też stawiamy zadanie, żeby grać jak najlepiej, walczyć o jak najwyższe miejsca. To, że nam właśnie w tym roku się tak udało, no to jest zasługa zespołu, dziewcząt, to, że się tak dziewczyny dobrały, że taka atmosfera w zespole była, że tak pracowaliśmy. No efekt był, wygrywaliśmy w naszej grupie, w drugiej lidze z drużynami, które budżet miały a nawet prawie trzykrotnie większy. Tu mówię o Sulechowie czy Szczecinie. Także zaszliśmy bardzo daleko i chyba o to chodzi. Dlatego nie ma takiego celu jak awans, jest cel po prostu zbudować nie gorszy zespół niż do tej pory, walczyć o jak najlepsze wyniki, żeby dostarczać tutaj wzruszeń i emocji kibicom, żeby mieć satysfakcję z tego, co się robi, żeby pracować i grać jak najlepiej, żeby ta radość, którą nam daje siatkówka, to nie polegała tylko na tym, że się bawimy tak jak dzieci, nieświadomie może, ale żeby ta satysfakcja wypływała właśnie z tego, że robimy coś dobrze, że jesteśmy w czymś dobrze, że osiągamy wyniki i myślę, że walka o czwórkę to jest taki cel, który możemy sobie w tym sezonie, podobnie jak poprzednich, postawić. Czy w zespole jest taki plan budowy zespołu oparty właśnie o wychowanki naszego klubu? To znaczy tak by było idealnie po prostu, to by było idealne rozwiązanie i tak próbujemy do tego dążyć. Kiedy był pomysł, żeby założyć drużynę seniorek, to właśnie po to, żeby te najzdolniejsze wychowanki nasze nie miały się gdzie dalej rozwijać, jakby, a nie musiały odchodzić do innych silniejszych ośrodków. Ale też nie jest tak, że to takie proste jest. Najważniejsze tu są kwestie naboru, selekcji, no jaka młodzież nam się trafi, jak będziemy pracować. Na razie jest tak, że no, w ubiegłym sezonie w drużynie 7 zawodniczek było ze Świecia. W podstawowym składzie tej siódemce z Libero wychodzącym od początku meczu były 4 zawodniczki ze Świecia, więc bardzo dobrze nam się to tak skomponował, no, zespół w drugiej lidze to mało kto ma, więc nam się to udało jakoś. To nie znaczy, że będzie łatwo, że to tak się da co roku robić. Z ostatnich miesięcy zadowolona jest również Żaneta Hajne, która do tej pory grała jako przyjmująca i kapitan drużyny. Otarcie się o pierwszą ligę było dla niej sporym sukcesem. Mimo to w nowym sezonie prawdopodobnie nie pojawi się już na parkiecie, bo zamierza zająć się szkoleniem młodszych koleżanek. Zgadzam się z panem, że był udany. Mimo tego, że zajęłyśmy pierwsze miejsce i w sumie zespoły były dość ciężkie, bo to były zespoły budowane na awans. Nam się naprawdę udało wszystkich zaskoczyć. No żal nam bardzo, że ten turniej finałowy nie wyszedł nam troszeczkę, można tak powiedzieć. Jednak coś nas tam przerosło, coś nam gdzieś pękło, chociaż chciałyśmy bardzo i no tego troszkę nam żal, ale patrząc na całokształt, myślę, że sezon był bardzo udany. Powody do zadowolenia ma również syn Andrzeja Nadolnego, Marek, który także działa w Jokerze jako szkoleniowiec. Prowadzę zespół kadetek Jokera Świecie. No sezon udał się dosyć dobrze.
Może nie w 100% tak jak zakładaliśmy, ponieważ liczyliśmy na półfinał Mistrzostw Polski, skończyło się na ćwierćfinale. No ale plaga kontuzji, jaka nawiedziła nasz zespół, nie pozwoliła dojść tak wysoko. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, jesteśmy optymalnie zadowoleni, można powiedzieć. Czy może pan wśród swoich zawodniczek już wysnuć takie dziewczyny, które mają ewidentny talent i może w przyszłości będą właśnie wspierać nasz pierwszy zespół, a może jednak któraś udaje się jakaś taka większa kariera? Znaczy, to już nawet nie są moje przypuszczenia, tylko fakty są takie, że Agata Trybuła idzie w tym roku do SMS-u Łódź. W przyszłym roku będzie reprezentować kadrę Polski w siatkówkę plażową. Trzy nasze zawodniczki idą wzmocnić pierwszy zespół kadetek Pałacu Bydgoszcz z tego względu, że u nas w przyszłym roku nie ma takiej możliwości, żeby zespół grał na tak wysokim poziomie jak w Bydgoszczy. Dziewczyny nie zmieniają barw klubowych, tylko są wypożyczone do Pałacu z tego względu, żeby nie zmarnował się ich talent i miejmy nadzieję, że będą wspierać w najbliższych latach pierwszy zespół.